A w tym odcinku witamy Państwa z miejsca, w którym naprawdę można oddychać pełną piersią. To oczywiście Park 800-lecia. Prawie 2 lata jest już tu z nami w Opolu. I to jest ten fragment wyspy Bolko, gdzie mamy przecież tysiące drzew, dziesiątki tysięcy krzewów. Tu jest przecież całkiem niedaleko ta piękna kwietna łąka, na której mamy okazję oglądać dziesiątki gatunków pszczół, które tutaj przebywają, nie tylko, wielu owadów. Tu już założono karmniki. Tu jest aleja drzew, taka specjalna. Można zobaczyć, jakie są to drzewa, które tutaj specjalnie posadzono. To jest miejsce rekreacji, wypoczynku. Tu są ścieżki piesze, tu są ścieżki pieszo-rowerowe. To tutaj mieszkańcy i goście wypoczywają przez cały tydzień. I to jest to miejsce, które znają mieszkańcy Opola, a całkiem niedaleko, bo kilka tygodni temu powstało pod Opolem, w Gogolinie, również przepiękne miejsce, Park Bioróżnorodności. I to właśnie tam zabierzemy dzisiaj Państwa, bo tam również będą mieli Państwo okazję zapoznać się zarówno z lokalną florą i fauną. Gdyby postać z piosenki, czyli słynna Karolinka, miała iść do Gogolina z Opola, to myślę, że idealnym miejscem startu byłby Park 800-lecia, w którym byliśmy przed chwilą, a dotarłaby do Parku Bioróżnorodności w Gogolinie. Pani Magdalena Szewczyk, Urząd Miasta w Gogolinie. Pani Magdaleno, wow, mogę powiedzieć, takie ładne miejsca, a dopiero od niedawna służące nie tylko mieszkańcom gminy. Tak, oficjalne otwarcie Parku Bioróżnorodności, bo tak nazywa się to miejsce, nastąpiło w sierpniu. Park Bioróżnorodności powstał ze środków unijnych. Gmina Golin napisała projekt. Pozyskaliśmy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Celem tego projektu było stworzyć miejsce, żeby przybliżyć je mieszkańcom, miejsce dla wypoczynku, rekreacji, dla lokalnej społeczności, ale też dla osób z zewnątrz. I tak zrodził się pomysł na utworzenie Parku Bioróżnorodności, który ma szczególną wartość przyrodniczą, z tego względu, że występują tutaj murawy kserotermiczne. O, wow, a cóż to takiego? Są to inaczej suche, lubne łąki. W Parku 800-lecia mamy właśnie łąki kwietne. U nas też są łąki kwietne, ale Park Bioróżnorodności to są suche, lubne łąki, zwane właśnie murawami kserotermicznymi, które przyciągają mnóstwo właśnie owadów, jak motyle, ważki, modliszki, o czym można się przekonać, spacerując wzdłuż wytyczonych ścieżek. Również występują tutaj zwierzęta takie jak płazy, między innymi ropucha szara, ropucha zielona, czy gady, padalec zwyczajny oraz wąż gniewoż plamisty. Jego nie musimy się obawiać, gdyż jest to wąż niejadowity. W ramach projektu, oprócz muraw kserotermicznych, które zostały podjęte działaniami ochronnymi, czyli zostały usunięte z nich gatunki ekspansyjne i inwazyjne, również powstała infrastruktura, między innymi ścieżki dla rolkarzy i rowerzystów oraz trasy piesze, a także taras obserwacyjno-edukacyjny za nami, altanami, zastawiskami do grilla, na ognisko, aby przybliżyć to miejsce właśnie mieszkańcom. Czyli ktoś z Opola, jakby chciał nawet uczynić sobie wycieczkę, czy pociągową, rowerową, czy samą rowerową, to tutaj łatwo trafić i to jest takie miejsce, które rzeczywiście spowoduje, że możemy tu spędzić dobre pół dnia. Tak, długość wszystkich tras tutaj na parku to ponad 1,5 kilometra. Mają one układ wzniesień, takich pagórków można powiedzieć, ten teren jest pofałdowany, więc naprawdę czas można spędzić na kilka dobrych godzin. Dziękuję Pani bardzo serdecznie. A że to jest miejsce, w którym także dzieje się sporo, o tym przekonają się Państwo już teraz, bo widzę, że zbliża się do naszego stanowiska Pan Piotr Giecewicz z ZRS-u, czyli Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie. Panie Piotrze, jutro Gogolin nie tylko będzie biegał i tu po tym miejscu. Fajna nowa przestrzeń, bo jutro rekreacyjna impreza zatytułowana Gogolińska Szpica. 4. Gogolińska Szpica Tour rusza właśnie tutaj z tego miejsca. Tu jest start i meta oraz biuro zawodów od rana czynne. Zapraszamy wszystkich kibiców do kibicowania. 10-kilometrowa piękna trasa lasami, drogami polnymi.
z jednym przewyższeniem na Zakrzowską Szpicę 256 metrów nad poziomem morza. Po raz pierwszy biegacze będą mogli zobaczyć też to miejsce, które jest miejscem bardzo rodzinnym, bo Państwo zawsze przygotowują też i takie rodzinne, dziecięce atrakcje. Dlatego zapraszamy wszystkich biegaczy oraz rodziny. Na pewno zorganizujemy coś dla najmłodszych, jakąś mikro, mini szpicę. Także wszystkich bardzo chętnie do nas zapraszamy. No a o pogodę nie trzeba się bać, bo jakaby nie była, to Gogolin biega w każdą pogodę. Biegamy oczywiście w każdą pogodę, ale mamy załatwione na niedzielę super słoneczko, także będzie na pewno super. Park Bioróżnorodności w Gogolinie i Park 800-lecia w Opolu łączy zatem wiele, bo i tu się biega, i tu się spaceruje, i tam również dopiero co przecież odbył się rajd rowerowy. Więc i mieszkańców Gogolina zapraszamy serdecznie do Opola i mieszkańców Opola do tego, by przyjechali tutaj i zobaczyli to naprawdę niezwykłe, piękne miejsce. Warto sobie zaznaczyć trasę Opole-Gogolin, Park 800-lecia, Park Bioróżnorodności.